Będziesz to włączał. Dzień dobry, Sandra Sołaban, TV Reklama, Hajlik, Trójka i ze mną Tarzan, siemanko. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Co tam masz w kubeczku? Kawkę, kawkę, bo jeszcze długi wieczór przede mną, więc... A co zamierzasz tego wieczora jeszcze? Jadę po żonę i decyzję się. Okay. Co się zmieniło od ostatniego razu, jak rozmawialiśmy? A kiedy my rozmawialiśmy ostatni raz? W poniedziałek. No nic w sumie. Trenowałeś mocno, czy odpuściłeś? To nie, w poniedziałek się widzieliśmy, wtorek roztrenowanie, środa roztrenowanie, czwartek... Czwartek przypomnienie wszystkiego, bo ja jestem taki elektryczny, ja muszę sobie wszystko przypominać i się przepalić. A czwartek kroplówka. Co mam dzisiaj zrobić? Sobotę, piątek. Co ty taki jesteś dzisiaj jakiś... Boże, ten to ma parcie na szkło. Przestań już. Co ty taki dzisiaj jesteś jakiś... Wydaje mi się, że na szkło ma parcie. Co? Ty dobrze, kurwa, słyszałeś. Zobaczcie to sobie między sobą. Ja myślę, że wy sobie wyjaśnicie między sobą, kurwa. Dobra, powróćmy. Co ty taki dzisiaj jesteś niespokojny? Co się dzieje? Źle się czujesz? Nie, spokojny jestem właśnie. Chyba za spokojny. Każdy się mnie pyta, co się ze mną dzieje. Jestem kurwa spokojny po prostu, no. Ale co, stresujesz się przed jutrem? A widać po mnie? No właśnie taki jesteś nieswój jakiś. Nie, ja już jestem po prostu, wiesz, gdzie indziej głową, nie? Już jestem w walce chyba. No, już jestem taki, wiesz, uspokojony. Już jestem taki, kurwa, wiesz, nakręcony. Nakręcam się, nie? Jak taki kołowrotek. Jak ten face to face, jak oceniasz? No spoko. Mógł wyglądać trochę lepiej, ale... Wyszedł jak wyszedł, no. Ale chyba cię zdenerwował trochę, co? Bombę. Mnie ogólnie kurwa sobą wkurwia. Ale co, tak naprawdę go bardzo nie lubisz? Nie lubię go, no. Jakiś taki jest kurwa... Patrz, jesteś na imprezie no. I siedzi 10 osób. I za każdym razem jest taka jedna, która cię po prostu wkurwia. Że twarz, że patrzę na twarz. Samą swoją osobą. Bomba właśnie taki jest, kurwa. Wkurwia wszystkich swoją osobą. Po prostu tak. Nie lubisz go za twarzowe. Rozumiesz? On taki kurwa jest. On jest twarzowcem po prostu. A ja jaką mam? Mam spokojnie denerwującą? Okej. Okay. Słuchaj, bo dzisiaj jak zdjąłeś koszulkę, no to widziałam, że masz bardzo dobrą formę. Słyszałam też głosy, że to jest jakby twoja najlepsza forma życiowa taka. Czy to prawda? Tak, takie głosy szły. Takie ploty tutaj słyszałam na Mediarumie. Tak, takie ploty poszły? To kurwa dobre ploty. Dziewczyny mdlały i w ogóle. No tak, widziałem jak tam karetka stoi, jeszcze wynosi zwłoki. Wiesz co, życiowa forma? Dopiero będzie. Dopiero będzie, jestem, no, no co, ja nie lubię sam siebie, ja jestem strasznie surowy dla siebie samego, więc nie potrafię ocenić, ja w siebie widziałem, to mówię dramat, kurwa, nie? Wyglądam jak ogórek, kurwa, wiesz, z Ciechocinka, kurwa, ledwo przyjechałem z tego, z, po co się jeździ do Ciechocinka? No właśnie ostatnio coś mi cisnąłeś z tym Ciechocinkiem. A to z tobą? Tak. A. Wybacz. Nie, no nie szkodzi. No. Słuchaj, bo to tak. Forma jest dobra. O. Bo to był miły komplement, a teraz przejdę do tych niemiłych, które również tutaj słyszałam na Mediarumie. Podobno mieszałeś alkohol z dopalaczami. Kiedy? Właśnie nie wiem, no ale takie słyszałam pogłoski. Czy to prawda? Czy w ogóle jakby brałeś jakieś takie... Jestem alkoholikiem. Więc wiesz, ja jakby dopalaczy żadnych nie brałem. No. A sterydy? Mieszałeś sterydy z alkoholem? Pomidor. Okej, okay, ale uważasz, że... Znaczy generalnie uważasz, że bardzo dużo zawodników... Ale co to za plotny w ogóle, kurwa? Aż się oprułem. O Boże, jak ja teraz będę wyglądała? Co ty pierdolisz, że ja by sterydy biorę? No. Wszyscy się boją, nikt nie powie. No. Co to kurwa? To cichy, no. Michał, o ten. Cichy? Co ty pierdolisz, że ja sterydy biorę? No. Co? Jeszcze mieszasz z alkoholem, co najgorsze? Alkoholem, jaka kurwa 8 miesięcy, 9 miesięcy nie piję. Nie, no. A sterydy? Nie biorę. Okej. Okay. Powiedz, jest taka osoba na tej gali, której kibicujesz z całego serca oprócz siebie? W Bombie? No, jemu, no, tak. Bombie bardzo mocno kibicuję. Z całego serca. W ogóle karta walki jest super, bo wiesz, jakby ja każdego znamy się, wiesz, wszyscy, nie? Personalnie. Każdy jest zupełnie inną osobą, wiesz. Dubiel chodzi, wiesz, taki skupiony, on się tak wkręca. Alberto chodzi, wiesz, z głową w chmurach, jest uśmiechnięty, jest wyluzowany. Wiesz, fajnie jest w ogóle, nie? Jest fajnie, nie? Jest zajebista atmosfera, naprawdę. Powiem ci, organizatorzy, wszystko tu jest tak zajebiste, że kurwa, wiesz czego żałuję? Że jutro się to skończy.
No ale przecież ty wiesz, to nie jest twoja ostatnia walka. No nie jest, ale już kurwa, ja już myślę o tym, że judo w poniedziałek będzie trzeba wrócić do normalnego życia, do prowadzenia firmy, do tego, no dobra. Tarzan, a co sobie kupisz albo gdzie pojedziesz za wygrane pieniążki, oprócz ciechocinka, bo wiem, rozmawialiśmy o tym ostatnio. Wiesz co, pieniążki inwestuję w nowy projekt, który robię swoją żoną. A wyjazd będzie, jak ten projekt zrealizujemy, bo będziemy go przedstawiać na wyjeździe. Okej, super. To co, widzimy się jutro? No, super, w ogóle nie słuchałaś mnie. Weź to było. Słuchałam. No wiesz, że super, że nowy projekt, no, że kibicuję ci z całego serca. I że widzimy się jutro i porozmawiamy o tym, jak wygrałeś. Tak, dobrze. Super, dzięki. Dobrze.